Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym 169 odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie relacje z gali Fame MMA 16. Zapraszam. Bubunio, jak się czujesz z tym, że... Jesteście skończeni generalnie. Jako drugorekeństwa nie daje. Czemu ona się tak sama zwija? Nieważne dlaczego. O kurwa, to jest pytanie, no. Nie wiem właśnie, powiem Ci szczerze. A jak będę miał, to będę bił. Będziesz bił? No. Mówisz na pierdalo konia cały czas jedną ręką. Ty z wyrolu, wardęgowaty. Ej, tu jest tyle konfidentów. A, to zajebiście. Włosy z kibla. Jak prawdziwi youtuberzy. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Jak widzicie na załączonym obrazku, jesteśmy już w Gliwicach. Ze mną, jak zwykle, moja urocza żona Luiza. Jest ze mną też oczywiście Guli, operator Sixpack.pl. Dzień dobry, operator Sixpack.pl. Dokładnie, oraz jest tutaj słynny dziennikarz Cichy Zadymiarz z MMA.pl. Dzień dobry. Każdy wie, kto ogląda Palhajs TV, że kto odbiera akredytację na galę frikową, ten w cyrku się nie śmieje. I my, nauczeni doświadczeniami z poprzednich gal, przyjechaliśmy jeszcze wcześniej i zanim pójdziemy gdzieś łazić i robić jakieś głupoty, to pójdziemy prosto odebrać akredytację, żeby po pierwsze nie brakło i żeby ją mieć, jak się zacznie gala. Tak jest? Tak jest. To idziemy. Guli jest z Gliwic. Ja? Nie, jestem z Zabrza. Zabrza? Aha. Bardzo daleko od ciebie. Bo w ostatnim odcinku, w którym się tu kręciliśmy, to mówiłem, że gdzie Guli, ty wyjeżdżasz, jak tu palmy są. A, tak, nie? Tak, i Guli mówi, kurwa, rzeczywiście pojechałem gdzieś na jakąś Majorkę, jak tutaj w Gliwicach palmy są, i przyjechał. A przywiozłem wam w ogóle kiełbasy z Majorki, ale opierdoliłem je, bo termin się zbliżał. Nie zdążył. A to z czego ta kiełbasa nie była? Tak, mam prezent, który nie jest magnesikiem. A, no. I to była niespodzianka, takie trzy pyty. A, i to była ta kiełbasa. Trzy pyty, takie fajne. A z czego to była kiełbasa? To była taka chorizo chude. Z Majorki. Z Majorki. No i opierdoliłem te kiełbasy, ale nie były jakieś dobre, także chuj. No ale nie były też na tyle złe, że zjadłeś trzy, nie? Guli, ty masz za kola, czy ty jesteś łysy po prostu? Nie, jestem rudy i łysy. Ale jakbyś miał trochę więcej włosów, to byś miał nie, za kola? Nie, ja mam usienie plackowate, takie mi się... Ale miałeś za kola? Nie. A jak szybko ci rosną włosy, to ile musisz tak golić na łysą? 4 dni. Uuu, i sam sobie, czy...? Sam, żyletka i... A jak miałeś te łokcie po połamane, to chodziłeś do fizy? To miałem trochę dłuższe, tam parę dni. Aha. Ale finalnie popierdoliłem to, nie? Lewą. A ty opowiedz może nam coś o swoich zakolach. Długo już je masz? One są właśnie, kurde, chyba miałem z 15 lat już miałem zakola, nie? Mhm. Całe swoje życie miałem. A ty, Marcin, kiedy dostałeś zakola? On miał od urodzenia. Od urodzenia? No. Nie wiem, czy wam mówiłem. Jakie on odgłosy na tym wydaje. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale BNT u mnie korepetycje brał, nie? W tym odcinku Palhajs TV, niestety, to już wszystko. A w następnym? Ja znam dobrego ortopedę. Opowiedz dalej o tych swoich zakolach, no. No wiesz, no to jakoś samo z siebie to wzięło. Tatuś on miał zakola, czy takie same? No właśnie, kurde, tak stanąłem w miejscu, nie? Jeszcze sobie ten pasek trzymam, żeby było, że jestem, że mam zakola, a nie jestem łysy, nie? Okay, nie chcę, żeby mnie Marcin z gangu wypierdolił. Jasne, oczywiście. Martwiłaś się trochę o mnie? No jakby jak byłem na szczycie, to bardzo żałowałem, że tam wlazłem. Tak? Bo z dołu mi się wydawało, że to niskie jest. No bo jest... Ale na górze jest wysoko. Tutaj specjalne pozdrowienia dla naszego kolegi Huberta z Barlinka. Ta rzeka o długości 75 km jest prawym dorzeczem Odry i nazywa się Kłodnica. O, super! Hubert, pozdrawiamy. Co się dzieje pod tym mostem? Zobacz, woda spokojna, woda wzburzona. Tam jest jakiś wzburzacz pod spodem. Ale zobacz, nikt tego nie zauważył. Oni w ogóle źle idą, bo tam jest odbiór akredytacji, tu trzeba iść prosto i tam jest taki drugi mostek i dopiero tam. Gdzie wy w ogóle jedziecie? Akredytacja to tam się odbiera. Czy ktoś z was zauważył, że tak, tu jest spokojna woda, a tu jest woda wzburzona i że musi być jakiś wzburzacz pod mostem? No. Guli, opowiedziałbyś, bo ty z Gliwic jesteś, co? Ja jestem z Zabrza, kurwa. Ja powiedziałem, rzeka ma się... Że... No powiedz mi to samo, co mi powiedziałeś. Rzeka Kłoda to jest zakała moich okolic. Jaka? Kłodnica? No. U nas się na to mówi Bytomka, bo to chyba z Bytomia płynie, to jest to? Ona w Katowicach bierze swój początek. Kurwa, bo tu jest u mnie, nie w Gliwicach, tylko w Zabrzu, w którym mieszkam, jest taka rzeka podobna do tej i to jest kurwa zakała jebana, bo to śmierdzi i jest, nie da się tego zamknąć, zakręcić i kurwa dziecko się kiedyś w tym utopiło i jebie. Znaczy nie od dziecka, tylko jebie ogólnie.
I jest kurwa zakałą moich okolic ta rzeka. Tylko nie wiem, czy to jest ta, czy nie, kurwa, nie oczerniam tutaj Kłudnicy, kurwa, a tam jest inna rzeka, ale... No właśnie, czyli Farmazon nie. Ale ona wygląda tak samo. To jest chyba to. No ile rzek może płynąć, ile ściekowych rzek może płynąć przez Zabrze Gliwice. A ty tu byłeś już, Marcin, tędy szedłeś? Nie, pierwszy raz, wiesz, bo my teraz wzięliśmy się sposobem i idziemy skrótem po akredytację. A, o, patrzcie ile jest tych. Jemioły to są, nie? Jemioły po tej stronie. Ale wiesz, tam my tu stoimy i tak, o patrz, jemioły. A jemioły tak, o patrz, jełopy. A jesteś bardziej znany z Zabrza niż ty? Z Zabrza jest znany Christian Zimmermann na przykład, taki pianista. Czyli tak się mówi chyba. Czy on po, Zimmermann to po polsku spokojny, tak? Bo on w spokoju. Zimmer, pokój, tak. Zabrza jest jeszcze świętej pamięci Arnold Boczek z Kiepskich jest z Zabrza. Tak? Tak. Darek Gnatowski. Tylko on się chyba nasz Gnatowski nazywa. Tak, Gnatowski. Janusz Gajos chyba chodził do mojej podstawówki. Czyli tak jakby no, poza mną to nie ma nikogo. No tak. A to jest taki ciekawostek, to ja taki mój taki najpierwszy chłopak, taki bardziej poważny to był z Zabrza. No. Co ty gadasz? No. Pisał do mnie codziennie rano na gadu-gadów, co się ubieram i on zakładał to samo, tylko że męskie ubranie. Że na przykład ustalaliśmy, że zakładał. Czyli męskie rajstopy na przykład. Tak, męskie ciuchy. Uważaj, stopy, dobra, to jak ale są. Damskie ciuchy w męskim rozmiarze zakładamy. Na przykład szare spodnie i białą koszulkę zakładamy, no nie. O kurwa, ale to jak mieliście gdzieś wychodzić, to tak samo wyglądaliście? Nie, nie wychodziliśmy razem, bo ja byłam, wiesz, jeszcze wtedy w gimnazjum byłam. Na kamerkach się oglądaliście. Jak to on wychodził tak samo ubrany, a nawet się nie spotykaliście? No, czyli zdalnie chciał być tak samo ubrany. Tak. Kurwa, no. Mocny chłop. Mocny, no. Powiem wam, że tam, ja nie zatrzymałem, wcześniej na drzewie były 3/6. Teraz są 3/5. Tutaj jakiś kurde różny... Jedynką są akredytacje. Tak? Czyli w tamtą stronę. Ale blisko, jak patrzyłem to do tą najkrótszą trasą, to chyba jest 18 minut do akredytacyjnego. Właśnie z Wrocławia przyjechał. No, karmiłem pawiany. No, tak za złotóweczkę wrzuciłem, tak trrt. I takie kurwa, ale chujowe jedzenie, w ogóle pawiany jedzą jakieś gówno, takie kurwa... To miałeś dać pawianom, a nie samemu. Takie kurwa trocinek dla chomika i dup cały sobie tak, tyk, tyk, tyk. I w ogóle miałem dzisiaj taką przypadłość, że kurwa każde zwierzę srało, bo się kogo jak mnie widziało, stary. Pierwszy raz byłem w zoo, nagle małpa szcza. W ogóle pierwszy raz w życiu w zoo? Nie, właśnie, fuj razy byłem, ale pierwszy raz srałem. Może te zwierzęta wszystkie ci dają taką sugestię, żebyś już nie tulił. Jak ci się podobają Gliwice? Kurde, ja... Kurde, mi się mieszają słowa. Najładniejsza droga do akredytacji, jaką w życiu widzieliśmy. Tak, tak. Ciekawe, czy idzie w drugą stronę, to trzeba iść tamtą stronę tą drogą. Nie, już wszystko mam obcykane. Tak? Ja już zadzwoniłem, powiedzieli mi, ja i teraz idziemy najkrótszą trasą. Dobrze. Ja tak właśnie idę. Dokładnie. Dobrze. Bardziej się martwi mnie to, że się zaraz ciemni chyba, nie? Bo to taka pora. No, zaraz będzie ciemno. A ty dla kogo odbierasz akredytację? Dla siebie, dla całego MMAP odbierasz, tak? Tak, czy dla wszystkich, tylko nie dla mnie, bo ja nie dostałem. Nie? Nie. A to po co przyjechałeś? A tak wiesz, napić się. Polatać po parku. Polatać po parku. Nie rozumiem. I tak już dzień jest wspaniały, jak zobaczyłem tyle wspaniałych drzew. Jeszcze Guliego zobaczyłem. No kurde, ja też tak wysiadamy z samochodu, tu jeden łysy idzie, drugi łysy, nie? Mówię, łysy! I ale wołałem do Guliego. Ale cichy też usłyszał. I się odwrócił, no i jest, nie? Czapeczka by mi się przydała na moją łysą glatę. To było nie godzę dzisiaj włosów. Ej, pożyj sobie moją. Wiesz jak ja wyglądam? Nie, nie będę. Ale super będziesz wyglądać, dawaj. Tak? Moja ciocia zrobiła mięsie. Myślałem, że jest napisane Janczar. Jest Janczar napisane. Tak. I wąsy są. O. Tak, to jest Janczar jak wysadzi. Ty, może tak cię wpuszczą na galę. Tutaj jest znowu na powietrzacz pod mostem. Tyle czasu idziemy, a ta rzeka dalej płynie. No mówię ci, kurwa, tu bobry zrobiły tamę. Bobru? Nie, tutaj napowietrzają wodę. Żeby ryby mogły oddychać w niej, nie? Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy rzeki płynęły własnymi korytarzami i tak dalej, to naturalnie się napowietrzały, a teraz jak są wszystkie proste jak rynna, to gdyby nie było takich właśnie jazów, to nie było w nich powietrza i ryby by się podusiły. Nie powiedziałbym. Po mojej lewej stronie, czyli waszej prawej, Park Chrobrego, park, w którym byliśmy ostatnio podczas relacji z Hajnik, byliśmy sobie polatać, poskakać, ciekawe rzeczy się działy. Dzisiaj możliwe, że też tam zawitamy, ale na razie najpierw akredytacja, to są bardzo ważne rzeczy, no i tyle, no. Zmierzamy. Tu są chyba te akredytacje, nie? W tych boksach. Ale tutaj są dla zawodników, to my dalej, dla mediów to jeszcze kawałek. 500 metrów zostało. Ale ładna pianka jest w tej rzece. No. Jak na cappuccino. No bo to jak Guli się kąpał, to właśnie to są burzyny od niego z kąpieli, nie? Nivea.
Guli, ty studiowałeś coś? Nie. Uważaj teraz. Mam średnio. Popatrz na niego. A jaką szkołę skończyłeś? Jakąś zawodową czy taką ogólną? Ja robiłem... Nie, moja historia w ogóle średniej szkoły jest zajebista, bo ja robiłem średnie 10 lat. Tak? Tak. Chodziłem do technikum. W czwartej klasie postanowiłem, że nie chcę mi się chodzić do szkoły. Nie zdałem. Powtarzałem raz z ziomkami. A później mi się w ogóle przestało chodzić do szkoły. I chodziłem do liceum zaocznego ze starymi babami do klasy. I zrobiłem... 9 lat chyba robiłem średnie. Zajebiście, ale to masz bardzo dużą wiedzę na temat tego materiału. Ogólną, mam wiedzę ogólnokształcącą. Jakie studia skończyłeś? Studia wyższe, wyższa szkoła. Nie. Melanżu, jak nie. Nurek z Jaworzna, mój ulubiony. Wyższa szkoła, jakaś psychologia. Nie, ja politologię na KUL-u skończyłem. O kurwa. Siema, Bubunio. Siema, rowerzysta. I do ciebie mówi. A ty, Piotrek, byłeś na studiach? Byłem. Jakich? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na zarządzaniu inżynierii produkcji byłem przez 2 miesiące. Byłem na fotografii i byłem na operatorce zaocznie też. A no tak. Ja byłem na wzornictwie na Politechnice, jakby co, ale tylko pół roku. I umiesz wzory robić? Tak. Ale matematyczne czy jakie? Nie, no takie artystyczne. A, artystyczne wzory. Potem się zakochałam w Marcinie i odeszłam ze studiów, żeby się wyprowadzić i gotować mu obiady. Ale źle na tym nie wyszłam. Zobaczcie, w jakim miejscu teraz jestem. Powiedz mi, jakie masz plany teraz, skoro Rogo odszedł już z Sixpacka, to jakie masz teraz plany? Przepraszam, na... chwilę temu, znaczy dalej w sumie, to jest wywiad rzeka, można powiedzieć. Plany na karierę zawodową? No. No nie wiem, wracam za tydzień, mi się L4 kończy. Mhm. I kurwa, zobaczymy. Jak to oglądałem, to było 2 miesiące temu. A, czyli 14 listopada wracam do pracy w Sixpack TV. Wróciłem i nagrywamy, no, parę materiałów możecie zobaczyć. A z kim będziesz nagrywał? Nie wiem właśnie. Czekam na decyzję. Chyba. Jak ty się podniesiesz? Ulica Zimnej Wody, tylko o kreskach odpadła. Ale jaja. Faktycznie tej. Tam normalnie było Zimnej Wody na pewno. Masz oczy dookoła głowy. Czyli zostajesz w Sixpacku ogólnie, tak? No tak, 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 tak. Nie no, ja słyszałem, że Kanu z Rogiem zakładają kanał teraz we dwóch. A ciekawostka, to Kanu miał być redaktorem Sixpack TV jako pierwszy, ale... Odrzucił no, i polecił Roga. Rozumiem. Tak, tak. Tak było. Ja dzisiaj przeglądałem stare odcinki i był jakiś taki fame w Ergo Arenie i tam właśnie dołączył jakby do ekipy fejmu Rogo. I on przyjechał i nie wiedział, kto jest kto, i był taki ładny w gajerze i mówi właśnie, że dobrze, że jechał TLK pociągiem 4 godziny, to sobie nadrobił internet trochę, nie? Tak, i on wtedy jeszcze nie wiedział, co jest 5, a teraz fachura. Tak, tak, tak. Tak. Nie patrz, cichy, masz punkt akredytacyjny, tam na zielono się pali. Ja tak czasami jak jeździłem na pierwsze fejmy z wujaszkiem Fericze i początki też z Rogiem, jak nie do końca ten, to na przykład tak mówiłem, z tym musisz iść zrobić wywiad i mu mówiłem tak na przykład. Wiesz, takie 4-5 informacji i oni wchodzili, kurwa. Ostro, ostro. Musimy... No to... ale nie mów tak, bo nam zbanują kanał, mówi się. I wiesz, takie dawałem kurwa szybkie te, bo ja tam kurwa znałem... Szybkie strzały, to szybkie, czy to? Kto jest kim? Szybkie strzały, to zróbmy szybkie strzały. Dobra, robimy szybkie strzały. Powiedzieć, że ty nauczyłeś Roga wszystkiego. Tak można powiedzieć. No, bardziej wujaszka Fericze chyba, bo Rogo szybko się zainstalował. Dobra, to szybkie strzały. Kawa czy herbata, najgorsze gówno? Kawa Rogo czy Kanu? Rogo. Siłownia czy MMA? MMA. Sernik z rodzynkami czy bez? Bez. Pizza z ananasem czy bez? Lubię z ananasem, no. Kolendra czy pietruszka? Kolendra. Zajebiście, mamy dużo wspólnego. Ale tylko te rodzynki byśmy dorzucili. To idź, odbierz akredytację. Dobra. A ty, Janczar, odbierasz też? Ja mogę też wziąć. Dobra, słuchajcie, przyszliśmy w miejsce, w którym Michał cicho będzie odbierał akredytację. Przesuńcie się, bo tutaj jest ruch, widzicie? To dziennikarze podjeżdżają. Tak, tak, no normalnie podjeżdżają w akredytację, nie? A few moments later. Takie rzeczy tylko w Gliwicach. Tam na górze gościu ma taki zegarek i prawdopodobnie tam wyżej ktoś tuż nad podłogą ma pokrętło od niego i go nakręca, nie? I na przykład tydzień temu musiał przestawić o godzinę, no bo zmiana czasu była, nie? I tak 2 razy do roku. Ciekawe, czy chociaż administracja daje jakoś prąd na to, jak to jest zorganizowane. Jeżeli ktoś mieszka tutaj w Gliwicach przy ulicy Stanisława Konarskiego i jest w stanie nam powiedzieć, kto tam mieszka i na przykład, albo na przykład tam zaprosić do mieszkania, pokazać sterownię zegara, przyjedziemy, pokażemy. Przy okazji następnej gali, jak będziemy po akredytację, to akurat sobie ten, zobaczymy, jak gościu nakręca. Super. Zajebiście, nie? Bardzo mi się podoba ten pomysł. To słuchajcie, jeżeli ktokolwiek może nam udostępnić sterownię zegara, niech daje znać.
Dajcie znać w komentarzu, czy bardziej podoba wam się ten content przedgalowy, czy już ten galowy, taki na galowo, jak jesteśmy już w środku. Nigdy nie wiemy, co się uda nagrać na gali, gdzie będzie media room, czy zawodnicy będą chcieli wychodzić i z nami rozmawiać. Nigdy tego nie wiemy, to jest jedna wielka niewiadoma, więc staramy się zawsze nagrać trochę kontentu przed galą, żeby chociaż ten odcinek miał z godzinę, tak? To na Prime jest jeszcze taki swojski klimat, że wszyscy są uśmiechnięci, weseli i tak dalej, a na tych takich już topowych galach, czyli High League oraz Fame, no, zawodnicy są już troszeczkę tacy zdystansowani. Każdy z nich wie, że słowa mają wielką moc i coś głupiego się powie, coś głupiego się zrobi, to potem może być nieprzyjemności. I wszyscy mają takiego troszeczkę kija w tyłku, więc nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, czy nagramy coś fajnego. Dlatego, żeby ta relacja miała ikrę i żebyśmy mieli content, którego żaden inny kanał nie ma, i ale by się nie powstydził, to łazimy po parku w takim pięknym towarzystwie. Znaczy, ja chciałem chodzić sam z Piotkiem i z Luizą, ale no akurat tak wyszło, że Guli przejeżdżał, a Cichy przechodził, nie? Luiza, no to wiesz, standardowo, kiedy zobaczymy Luizę w klatce, bo widziałem, że trenujesz. Nie, nie, nie zobaczymy mnie w klatce. No. Nie mamy takich fetyszy. Nie. A Wuwunio, standardowe pytanie do Wuwunia zawsze jest, kiedy on walczy, ale o to nie tak. Zapytam, ale nie wierzę, Luiza, ty byś zawalczyła, bo ja widzę, jak teraz powiedziałaś, tak, że tak, zarąbałaś tak. Koleżance na sparingu i poszła jej krew z nosa, że... Tak, daj mi że czułaś satysfakcję. To jest jak, ze zwierzęciem, jak z lwem czy coś, nie? Że jak pierwszy raz poczuje krew, to trzeba uśpić, bo już wtedy chce zawsze polować, nie? Tak jest, nie? Kaniowski czy Rogo? Kurwa, to jest kiedyś jak... Kiedyś odpowiedziałeś i z tego była niezła kryja. Nie, no to jest jak wybieranie między dżumą a cholerą, nie? Ale do czego? Nie, no to jest ogólnie, nie będę ci tu podpowiadał. Kaniowski. Ale to było dobre pytanie, słyszałem wychodząc od akredytacji. Stary czy młody Mściwujewski? Nie no, stary. Ja Hubercik, team Hubercik. Nie, jestem team młody. Dobra, Cichy, z kim cię zobaczymy w oktagonie? Nie wiem, wiesz, to ja gadam o tym szalonym reporterze, już się nie chcę tego gadać, bo on się boi. A czym cię denerwuje szalony reporter? Wiesz, to swoim sposobem bycia, tym jak gada w ogóle, wiesz, farmazoni i tak dalej. Ale po co piękny odcinek psuć gadaniem o szalonym reporterze? Rozumiem, no nie no, chcemy dymy, wiesz, jakieś wyświetlenie czy coś, no nie? O, tutaj zawsze będą wyświetlenia. Zobacz! Ej, dobra! To jest disco klub toilet. To jest najbardziej zajebisty kibel po środku parku, jaki wiecie? Wieści z kibla. A, muszę tak, być ja widziałem o tym w telewizji, to kosztuje kupę siana. Tutaj ludzie protestowali, że miasto Gliwice wydało tyle pieniędzy na ten kibel. Nie mam pojęcia, ile to jest, ale tu na dole się wyświetla kwota, bo to można znaleźć normalnie w Google. Chodźcie, to wyjście z kibla level expert. Pytałaś się, czy po drodze do akredytacji jest toaleta? Kurwa, jest. Mam tylko 50 groszówki. A nie, wchodzą. A to tak? Okay. O, ile trzeba? Bo mam 5 zł. Ja mam 2 zł. Złote zasiku? Otwarcie drzwi, musisz przycisnąć. Chodźcie, tu ciepło jest. Ale czuć tutaj prestiżem. No. Nie tylko prestiżem. I tam jest czas. Możemy 15 minut być. I po 15, a ty masz takie ostre zatwardzenie, a po 15 minutach drzwi się otwierają i cię wszyscy widzą. Obiekty mi zaparował, chyba jesteście alkusami. O, brega, 14. O cholera, już minuta poszła. A my chuja zrobiliśmy. Idziemy stąd, pojebana mnie. Ej, ale ja bym chciała skorzystać z toalety. Ej, ale... Pytanie, czy jak wyjdziemy, to czy ci nie... Tu jest exit. Ej, no właśnie, to ale... No to zapłacę za tarkę. Ej, nie otwiera się. Kurde, ale wy mi drzwi zamkniecie. No to możemy trzymać otwarte. Marcin, trzymaj uchylone drzwi, bo jak zamkniesz, to ja nie wyjdę. Mam nadzieję, że relacja z Gali Fame MMA 16 w pełni satysfakcjonuje naszych widzów. Zobacz, teraz światło zgasło i jest tak klimatycznie. Ty, ale no, dlaczego no. Światło zgasło? Jak, no, jak ginie. No bo skończyliśmy już, chodźcie już. Ja muszę spuścić wodę, nie patrz. Ja automatyczny jest. Wszystko automatyk jest. To jest napisane. A ręce myjesz? Nie, bo nie dotykałem niczego. Brawo! Au! Dobra, to może na moście zjemy, romantycznie żeby było. A co to jest? Lagun. Ryba jakaś? Kiedyś była taka akcja, że w Krakowie jakaś baba zadzwoniła po Animal Patrolie, a Lagun siedzi na drzewie.
przyjechało jakaś tam do opania zwierząt, to był krosant. Ja pierdolę, w ogóle ty... Nie słyszałeś tego? No krosant, jak masz normalnie jeść, to nazywa się krosant, ale jak jest wisi na gałęzie, z lagunem już wtedy, nie? Dobra, ogólnie dla ciebie nie przygotowaliśmy, bo my... Ale on się najadł tam od tych, od pawianów się najadł. Pokaż go z tym rogalem na miniaturkę będzie. Zresztą ktoś go na miniaturkę? Kurwa. No. Teraz go daliśmy na prime, prawie się w ogóle nie klika. No. Ludzie go widzą i kurwa, bo on przypomina trochę tą trupią czaszkę z budek z prądem. Ja pierdolę. Weź się gryzę. Podzielę się z tobą jako jedyna. Także jadłeś karmę dla pawianów i krosanta byś miał sraczkę. A nigdy nie miałem, jak łączyłem. Bo pawiany nie jedzą słodkiego, wiesz. No, nie wolno. Nie mogą. No. Tu prawie zginąłem ostatnio. Ty co, jak ja się powierzę, to tak poleci do góry. Ty chyba nie możesz za łokcie. Aha, no to... Kurwa, ten nie wie, ja wiem, że nie może. Chciałam powiedzieć, że po odcinku z Heilig żaden producent energetyków się do nas nie odezwał. Naprawdę? Majkerki również się do nas nie odezwały. Nic, uwaga, uważaj. Więc totalne zero. I... Czyli Ziobro się odezwał. Ale to jest auto Polaka chyba, nie? A, pomyliłem. Przez to, że jest zimno, ciemno, to w ogóle nie ma tej atmosfery oczekiwania. Mało kidosów się kręci. Aż powinny być choinki, bo wszystkich świętek już było. Co jest? Tu były te palmy. To ci mówiłem, że już przyjechał zobaczyć, ani jedno już nie ma. A one są wypożyczone z tego, ktoś powiedział, nie? Ktoś pisał. Tak? Komentarz, że są wypożyczone. One były wypożyczone z palmiarni gliwickiej. Ktoś pisał na grupie albo na YouTubie. A zdążymy do tej palmiarni jeszcze przed galą? Co zrobimy? Do tej palmiarni zdążymy jeszcze przed galą? No w Gliwicach jest, niedaleko. No to idziemy. Nieślubny syn Boxdela. UEFA. Siemano. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta taką postać. Śmieszne. Co? No przed chwilą chciałeś wywiad. No dobra, no to możemy udzielać wywiadu. No to udzielaj. No dobra, mogę mikrofon? No możesz, no. Siemano, z tej strony UEFA-ska. Instagram dalej jest UEFA-ska. Gubunio. Będziesz na kolejnym Prime MMA? Nie. Czemu nie? Co uważasz o tej gali w ogóle? No wszystko w porządku, tylko że do Szczecina jest daleko, nie będę tam jechał. Udało nam się wejść do hali, nie widzieliście tego, bo mieliśmy chwilę przerwy. Nagrywaliśmy ponad godzinę w krzakach. Więc stwierdziliśmy, że chwilę sobie odpoczniemy i teraz zjeżdżamy windą i prawdopodobnie wyjdziemy w Mediarumie. Patryk, ja dla ciebie bokserki założyłem, zobacz. Założyłem bokserki dla ciebie specjalnie dzisiaj, zobacz. Będę ci kibicował, zobaczcie. Team Paprykos. Cześć. Proszę Państwa, weszliśmy już na galę. Jesteśmy w Mediarumie. Mediarum na Heiligu był w małej halce, ale nie może być teraz w małej halce, bo tam jest... Tylko basket. Koszykówka. Tam jest tylko basket dzisiaj. Dlatego dzisiaj Janczar kameruje, ale nie tylko basket, tak, bo basket dzisiaj tam gra. Tam gra. Ale dzięki temu dla nas tak jest lepiej, bo jesteśmy w takim małym bardzo habitacie i dzięki temu możemy spotkać Boxdela, bo gdybyśmy byli w tamtej hali, to on tam nigdy nie przyszedł, nie? Bubunio, jak się czujesz z tym, że twoja kobieta jest wyższa od praktycznie większości zawodników tutaj? I jeszcze nie musi stawiać na palcach. Nie musi. No. To jest... To jest prawdziwy tall guy. Powiem ci tak. Wszystko jest fajne, bo te nogi są naprawdę długie. No, ale kurde, jak założysz pilki, to jest wyższa ode mnie, to już jest gorzej trochę. Więc musicie chodzić na płasko. Ale ogólnie... Polecam. Chciałbym być tak wysoki, naprawdę. Tak? Tak, bo to zawsze bym... Stańcie obok siebie, plecami. No jest wyższa. Obok ze mnie dotyka... Gdzie? No ciutkę może, nie? Troszkę. A ile masz wzrostu? 1,83 m. No to już macie powiedziane, że jest 1,84 m. Za 10 lat tak będzie wyglądał Opal HSTV, nie? Tyle ludzi, a ja taki wiesz. Ale taki dźwiękowiec akurat by nam się przydał. Przydałby się, bo Nezowi by się przydał. Ale wyobraźcie sobie, tyle ludzi dookoła, a ja taki wiesz. Dzień dobry. Mógłbyś jeszcze raz tak zrobić? A bo to jest bez monet. Tak pokaż ogólnie, nie? Overall. Chyba ten loża nie zmienia się w ogóle, nie? Cały czas jest tak samo. No co się zmieniło, proszę panów? No teraz mamy nie z Damerę na przykład. Aha, no tak. Tak w odniesieniu do... Ale nie, właśnie ten manekin to trochę przypomina mi Błońskiego. Błoński, to coś ty wiesz. Generalnie to nie możemy tu być, ale...
Ty, a to się w ogóle da zrobić? Da się zrobić, bo w intrze do Yatamana robili tak. Animowane to było, ale to znaczy, że się da, nie? Idziemy teraz nagrywać początek. Od kiedy opiekunem mediów jest rzecznik prasowy, to się naprawdę bardzo pozmieniało. Media normalnie, nieskrycie mogą przemieszczać się po płycie, ale fajnie zrymowałem. Bo dawno, dawno temu to Wojtek Gola nas tutaj wprowadzał, nie? A teraz tu można normalnie wejść i spotkałem się z rzecznikiem, spojrzał na mnie, pokazał mi tak. Uśmiechnął się do nas, tak? Tak. Podał rękę nawet. Pozmieniało się. Dużo ładnych dziewczyn idzie, to pewnie są jakieś hostessy. Proszę Państwa, no naprawdę bez lęku. Teraz jesteśmy na płycie, nagrywamy i jest pięknie. Ale powiem Wam szczerze, że ładnie to wygląda. Kolor czerwony to mój ulubiony, więc bardzo mi się podoba oprawa dzisiaj. Wszystko na czerwono. A nie uważasz, że bicie teścia to patologia? Wiesz, zależy jaka rodzina, tak? Bo jest na przykład taka rodzina jak państwo murańscy, którzy są no, kulturalni w każdej płaszczyźnie tak naprawdę. Tak myślałem, więc, tak powiedz. Można, tak? Bo na przykład, niektórzy mówią, że jest krótki teść, długi teść, mój na przykład jest wysoki. Kawał chłopa, czyli... ja go na przykład nie bije w ogóle, nie? No i widać po łapach. Że nie bije. Słuchaj, zacznij go bić. Podobno raz w tygodniu to się robi. Ja, tak? Też, ja też nie biję, jeszcze nie wiem o co chodzi, ale słyszę, że raz w tygodniu, jak jest wysoki, to się raz w tygodniu. Tak. Ciekawe, czemu się tych niższych bije częściej. To jest w ogóle bardzo nie w porządku. I to co dwa dni podobno się na te krótkich bije, nie? Mogę posłuchać, co masz na słuchawkach? Nic nie mam, ale jakby coś leciało, to Kasba Gany nie wal zdychy. Tak? Tak. Nie walisz zdychy? Nie walę zdychy, bo będzie bida. A, to jaka stówka. Waluta cię... Tak? Stówka. Pokaż. Nie, bo ale pokaż. Wyjdziesz do zwora. Nie, nie, ale to pokaż. Sztuczne. Nie. Z Monopoli. Pokaż, a czemu ona się tak sama zwija? Nieważne dlaczego. To jest od Michała dostałem. Którego? Bo Boxdela, więc nie on się tłumaczy. On mi dał kafla. Jak zobaczył, że się zwija stuwa, jak się od razu ożywił, nie? Ale nie zaczepiajcie go, on ma walkę. Dostałeś dzisiaj zezwolenie od naczelnego prezesa Związku Freak Fightu, żeby na tą walkę? Czy nadal jest czerwone światło? Prezes... Znaczy ja jestem tam u niego na dywaniku też dwa razy, co drugi dzień, tak jak z tym teściem. Ale na razie mam zielone światło, na razie jest dobrze. Rozumiem. Czy jest tak trochę, że wszedłeś do świata, o którym nie miałeś pojęcia? Znaczy ja ten świat obserwowałem z daleka, a teraz troszkę poczułem go. Ale myślę, że nie wdepnąłem po same uszy. Ale jesteś w stanie chociaż trochę zrozumieć Arka teraz już? Nie. Nie, bo te komentarze do mnie były zbędne. Idę na próbę. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje w Media Roomie, bo tu się na razie nic nie dzieje. Szukamy jakichś celebrytów, nie? Co tam wariacie? Czy nie uważasz, że bicie teścia to patologia? Nie, czasem się zdarzy. Słuchaj. Tak? No, ale każdy może, wiesz, czasem to pomoże. Twój teść jest krótki czy długi? Wiesz, co zależy. Nie, mamy próbę z zawodnikiem, ja potrzebuję. On jest zawodnikiem? A. Ja walczę dzisiaj? Przestań. Nie bijesz go? Nie, ale może powinienem zacząć. Ale wiesz, że jakbyś go regularnie bił, to łapa byłaby taka duża, nie? Ale jest krótki czy długi? Za krótki. Dla mnie za krótki. Rozumiem. Wyglądasz jak z reprezentacji Polski, proszę Państwa, cały zarząd jest. Witam. Dzień dobry. Ale zarząd już upadł. Co dobrego dają? Dobrego nic. Ale skąd dając, próbowałeś już? Ale darmowe. Siema. To bez łyżki, tak? Jak zgwintowaliś? No, kurwa jest łyżka, patrz. Wszystko mam. Aha. Wziąłem teledysk twój. No, który? Ten nowy. Ten z trąbą. No i co? Fajny, kolega mój tam samochodem jeździł. Piotrek z Wadowic. Taki w RS7? No. Przechuj jest ogólnie, nie? No, a on mówi, że bardzo fajny chłopak o tobie. Tak powiedział o mnie. No. Jest bardzo miłym gościem, proszę go pozdrów ode mnie serdecznie. Piotrek ogląda nas teraz, bo jest, wiesz, moim ziomem ogląda podcast. To na żywo to będzie? Nie, ale jak on to ogląda, to teraz jest z domu w Wadowicach. Pozdrawiam cię Piotr, super kuteczka. No i no. Też pozdrawiamy Pata, bo to też mój dobry ziom. Pozdrawiamy serdecznie Pata. On się będzie chyba w ogóle, nie? Pat, tak. No to fajnie, może się zobaczymy w końcu. A ty, to tyle lat te klipy robisz i nie możesz sam samochodu, kurwa, załatwić na te teledyski, tylko dzwonisz po moich kolegach, odrywasz ich od pracy. Co to jest za program, bo jestem poszukiwany. Ale jak to jest, że ty już któryś raz jesteś w Polachajsie, a ja nigdy nie byłem w Daily Grandzie? Zapraszasz jakichś petów, kurwa. W ogóle, co to za program? Marcin, zapraszam cię oficjalnie. Ale nie, ja nie przejdę. Nie myślałeś, żeby dołączyć do Kongo Teamu? Kongo TV, no, tak? No Kongo TV. To tu Karol jest największym pasował. Fanem akurat. Ale wiesz, do czego bym pasował? Bo mam tu Afrykę, zobacz. Mocne! I zaznaczone jest akurat Kongo, takim pieprzykiem, no. To moja mama tak specjalnie. Ty byłeś ostatnio mnie w domu, nie? No byłem, stary. Nie wiem, czy ty to pamiętasz. Właśnie tak, skądś się znam, nie? A jak co uważasz na temat numeru?
Szczerze. Tylko teraz widziałem, nie strzelałem numeru. A, to zajebiście. To spoko w kuj. No i co tam, opowiadaj, no mów, co u ciebie. Proszę Państwa, ten pan zaprojektował logo Palhajs TV. To jest tak, nie dostałem pieniędzy do tej pory, nie? Ale powiedziałeś, że nie chcesz pieniędzy za to. Powiedziałem, że chcę obligacje i procent. Ale nadal nie mamy obligacji. A procent? Ale też zrobił logo Gangu Albanii na przykład. Nie ma się czym chwalić, kurwa. Chociaż to jest chyba najczęściej podrabiany logotyp, powiedzmy, wywodzący się z polskiego rapu, no. Najczęściej podrabiany w kurortach nadmorskich. Tak. Myślę, że tak. Palhajs jeszcze nigdy nie widział, gdzie podróbki, nie? Nie ma sensu tylko podrabiać w ogóle. Nie ma sensu. Ale Gangu jesteście skończeni generalnie, nie? W internecie. I co dzisiaj tutaj robicie? Komu kibicujecie? Polakowi pewnie. Tak jest. Dzisiaj do Adriana przyjechaliśmy tak naprawdę i wracamy grzecznie. Ja teraz, mimo że w Palhajsie, postanowiłem, że przez rok nie będę pił. A my też tak? Grzecznie. Odkąd wtedy was odwiedziliśmy, to uznaliśmy, że koniec ze wszystkim. A ty też byłeś? Dlaczego tak jest, że jak jest krótki teść, to się go bije co dwa dni, a długiego się bije raz w tygodniu? To będzie odwrotnie. Nie. Tego dużego się bije częściej, bo jest duży. Skąd wiesz? No tak wszyscy mówią. Kto mówi? Że się bije krótkiego częściej, a ja uważam, że będzie już odwrotnie. Nie wiem, bo ja nie biję swojego. 3 lata dopiero mam teścia i jeszcze go nie biję. Ja się go nie mam, o to chodzi. A jak będę miał, to będę bił. Będziesz bił? No. To łapa szybko rośnie, się bije teścia. No, pewnie tak, ale od czego innego też bije, łapa rośnie szybko. Zanim poznałeś kobitkę, chyba pewnie dobrze o tym wiedzieć. Adrian, ty zawsze nasze rozmowy kierujesz na tory takie... No co mam poradzić, twoja widownia i tak odbiera mnie dosyć... Nie, strony, więc... To ty powiedziałeś. Dobra, chodźmy się ruchać, nie pierdol. Dobra. Kacper Błoński, od kiedy dołączył do ekipy Palhajs TV, to przegrywa swoje walki oraz dorabia na fejmie jako odźwierny. I on tu sprawdza opaski, tak? Każdy musi pokazywać. A gdzie się odbiera te akredytacje? To nie czytałeś maila? Słuchaj, więc tak, jak jest parking, to idziesz takim między drzewami takim długim, nie? Potem jest rzeka Kłodnica i tam skręcasz w lewo i wzdłuż tej rzeki się idzie, jest taki jeden jazd, drugi jazd, przechodzi się mostkiem. I tam Lipski stoi i rozdaje. Nie, już Lipski się tym nie zajmuje. I potem się przechodzi przez ulicę i tam jest Żabka. I tam akredytację odebraliśmy. Zapamiętałeś? No. Dzisiaj postaram się, ten, na Kłodnicy akurat się zatrzymałem. Tak, na Kłodnicy, to ona ma 75 km. Tam, gdzie Kłodzien się urodził, tak? Dokładnie. O nie, on, jego matka, jak robiła pranie, to wyłowiła z rzeki tej właśnie. I to jest rzeka Kłodnica, która ma 75 km. Początek ma w Katowicach i jest prawym dorzeczem Odry. A to jest jakiś taki sznyt, że każda musi mieć tatuaż na nodze? Nie. Tak wyszło. Jak się nazywacie? Dziewczyna z tatuażem na nodze będ? Może czy... być. Ale ty nie masz. Dziewczyna z tatuażami na ręce, na dłoni. Ale nie, czym się zajmujecie? To jest reklama Pitbulla jakaś, tak? Nie. Czy każda, rozumiem, że każda z was ma Pitbulla, psa w domu, tak? O to nie, chodzi. Nie, nie. Nie, my jesteśmy akurat kociary. My jesteśmy kociary. Kociary. Tak. Kocie mamy. Są długie paznokcie? Są. No a jak tak. Coś innego może być? Obowiązkowo. Słucham? Jak coś innego może być, jak niedługie paznokcie? Aha, no. Berlinki by były zamiast rozumiem. Palców. Co innego usłyszałem. O co chodzi z tym unifikacją strojową? Będziemy taką? Promowały co? Daną markę. A co to jeszcze nie powiem, to zobaczcie, jak my zaczniemy promować. Skąd nas przyjechaliście? Z Poznania, ze środy Wielkopolskiej. Ze Sztokholmu. Jak ze środy, jak jest dzisiaj, kurwa, jest sobota? Wielkopolskiej, środy. Po drodze czas Poznania. Się mija, tak się pojawi. A tu jest sobota śląska. Nie, nie. Chłopaki w środę wyjechali z Małopolski, z Wielkopolski, a dojechali w sobotę na Śląsk. Sobota Śląska dzisiaj jest. Można, no i jesteśmy. Można. Widzę, że trenowałeś. Nie, z koniem cię napierdalałem, wiesz? Piwo o, wow. Bij mniej trochę, mordo. Jak go poznałeś? Ej, siemanko, bo jest... Kacper! Kacper inkognito! Cześć, to? Pomylił? Nie będę udawał, ale od razu wiedziałem, kto to jest, jak ciebie zobaczyłem. No, ej, też ludzie za bardzo utożsamiają, że zawsze jesteśmy... No. Jak wszedłeś? Właśnie, no, nieważne. Dobrze, że to później pójdzie. A ty biłaś kiedyś teścia? Wiesz co? Nie, bo nie potrzebuję, bo mam duże mięśnie i mi się wydaje, że jest luz, nie? Ale jak trzeba będzie, to zleję. Ale jakbyś miała... Jak będę wchodziła w bój, no to wtedy tak. Masz dziewczynę? Nie. A miałeś kiedyś? No, ja byłem prawie 6 lat w związku. I wtedy jak byłeś w tym związku, to biłeś teścia? Nie. Nie? Nie. A jak myślisz, dlaczego tak jest, że jak się ma krótkiego teścia, to się go bije co dwa dni? Ja w ogóle nie kminię, ten go krótki teść i ten długi. Ja... Nie wiem, o co chodzi tam. No nie wiem, no Alan może by powiedział, bo to on rzucił chyba tam. 8 kilo przy tył, nie?
Wczoraj mi no, mówił też, no. Ale on, ja w ogóle nie wiem, czemu oni wszyscy się kryją z tym, że oni kują dupę. Chciałbym, żebyś mi laikowi wytłumaczył, czym się różni krótki od długiego teścia. No to... Bo mój jest taki, kurde, powiem ci, całkiem długi. Twój jest długi? No, mam 3 lata już mam teścia, jest taki. Chodzi o retencję wody, że nie trzyma. Krótki tak nie trzyma wody jak długi. Ale co to znaczy krótki, to jest... że częściej czy rzadziej? Częściej musisz go bić, bo co 2 dni, a długiego możesz raz na 4 dni, raz na tydzień nawet, nie? W zależności od stężenia. Łatwiej się bije krótkiego czy długiego teścia? Zależy jakiego chcesz wzrostu, nie? No bo jak jest wysoki, to możesz po sumie w nogi wejść. Ale ty będziesz trudnym teścia do bicia. Ja słyszałem tak od specjalistów, że krótkiego teścia się bije częściej, co 2 dni, a tego długiego teraz w tygodniu. No tak. No bo dłuższy prędzej ci zajebie. Ja żadne nie mam, tak, że teścia nie bije, nie? Nie wiem. Ale to nie... To jakby ojciec chłopaka też może być teściem, nie? Nie i tak będzie, natomiast nie wiem, nie opowiadam się. Kurwa, walisz teścia i najpierw kurwa w udo, a potem idziesz z teścia napierdalasz, jest dobrze, kurwa. Tak? No. Czyli nie, bez, jak teś, niebieskie karty. Słuchaj, jak teś jest w porządku, to no. Nie ma go za co bić. Twój teść jest krótki czy długi? W sensie wysoki, niski? Mój? Nie ma. Aktualnie nie ma. Ale pewnie kiedyś miałaś takiego tymczasowego teścia. Miałam, wysoki. I wtedy... Przystojny, bardzo. Biłaś tego teścia, czy nie? Wiesz co? Nie powiem. Czyli coś było na rzeczy. Zdarzyło się, ale słowem tylko. Tak, rozumiem. Czyli tak werbalnie bardziej. Werbalnie. Oralnie, o, można powiedzieć. Oralnie, tak, werbalnie, rzeczywiście. Oralnie bicie teścia. No bo werbalnie to jest... Rozumiem. Ja nie lubię żartów ze wzrostu. Dlaczego? No, też jestem niski. To może się trochę? Nie, już się przyzwyczaiłem. Aha, ale mówisz, że nie lubisz żartów ze wzrostu. Nie lubię żartów ze wzrostu, ale to teraz żartujesz ze wzrostu mojego. Właśnie. A to jest i krótki, długi? No. Tak a, mówię, no tak, nie? Jak jest mały, no to krótki, a jak jest wysoki, to długi. No chyba tak. No ten twój teść, ten co oralnie go biłaś, to był wysoki czy niski? Wysoki. Ale ten... Dla ciebie to prawie każdy jest wysoki, nie? Ale ten do boju, no to nie znam się na tym za bardzo, bo nie biłam. Jeszcze. Jak tam? Przebudziłeś się do Warszawy i zacząłeś ćwiczyć z logopedą, czy nie? Zacząłem. Tak? Zgadza się. I jest lepiej? Wydaje mi się, że tak. Nie jest jeszcze, wiesz, jakoś mega. No. Jeszcze tak, daj mi 2-3 miesiące. To zrobimy na tak. Na gali w teraz, lutym myślę, że może być... Teraz spróbuj to. Przygotowałem ci coś takiego. Nie wiem... Wtedy jest, coraz ciężej jest. No tak. No. Jesz. Dobrze. Zacznijmy. Jesz. Żre. Pesz. Pesz. Żre. Jesz. Żre. Pesz. Jesz. Chrząszcz. Żre. Też. Chrząszcz. Żre. Miąż. Miąż. Żre. Chrząszcz. Żre. Miąż. Chrząszcz. Żre. Też. Wąż. Wąż. Żre. Wiąz. Żre. Wąż. Wiąz. Wiąz, że wąż i czka wciąż. Dobra, ale to nie koniec, to nie koniec. Co jeszcze, jest? Jeszcze? Jeszcze mam, jeszcze tutaj. Tam to było na rozgrzewkę, a teraz coś takiego. Gromkie brawa dla brata Ryszarda. Radomir rabuje na murku, na podwórku. To jest jeszcze takie brzydkie R, tak. Ale daj mi 2-3 miesiące. To zrobimy tak, że w lutym zrobimy te rzeczy, które już były. Okay, i zrobimy porównanie, bo ja mam całą surówkę z tamtych lat i zrobimy, jak mówiłeś wtedy, jak teraz, tak się umawiamy, w lutym, to już mamy ogarniętą akredytację. Mam mega motywację teraz, żeby faktycznie się przyłożyć. Zmienił się skład od ostatniego razu, czy się nie zmienił? Bo wszystkie wydacie tak samo, więc nie wiem, czy to jest nowy, nie? Ja wiesz co, Marcin, nie pamiętam, kto wtedy był. Natalia była na pewno. Ja z Pauliną byłyśmy. Tak, ja z Natalką byłyśmy. Czy panie są nowe? Nie, ale nie są nowe. Aha, czyli jest ich więcej. Tak, tak. Dzielimy się. I od czego zależy, kto jedzie, która ma czas? Nie, od tego, kogo Dominika wybiera. Aha, czyli ktoś ma kiepskie zachowanie na jednej gali, nie jedzie na drugą. O nie, tylko 4 nie. Mogą być na gali, tak? Więc się dzielimy do tego. Czyli nie ma tak, że im więcej, tym lepiej, tylko muszą być 4, tak? Tak, zawsze. Powiedz mi, jak tam Warszawa? Tak cię pochłonęła jak Natana Marconia, czy nie? Może nie aż tak, ale na pewno Warszawa potrafi pochłonąć. Dużo się dzieje. Tak, w porównaniu do Poznania, no to tak 4 razy więcej, bo no cały czas coś jakby. Bo ty pewnie się wkurwiałeś, bo no ciągle musiałeś dojeżdżać, jak coś się działo, tak, nie? Ciągle musiałem dojeżdżać, a tu jestem na miejscu, czy jakiś event, czy premiera filmu nawet, czy jakieś wywiady, czy coś, nagrania.
no to cały czas jestem tutaj i jest super. No. Bardzo ważna sprawa. To jest... Pewnie cię zaskoczę. No. Mam koleżankę, taką dosyć dobrą, która jest stewardessą. No. W Wizzerze. No. O, ostatnio tymi liniami... I leciała do latałem. Abu Dhabi ostatnio. No. I skarżyła się na dziennikarzy z Polski. O kurde, daliśmy w palnik. Ja myślałem, że ty jesteś grzeczny chłopak. O, chciałem cię wziąć na odcinek alkoholowy. Mówię, pewnie on nie będzie się opił. Ja siedziałem z cichym w tem, nie obok, ale stary. My wypiliśmy chyba 1,5 litra wody. Chyba we dwóch w ogóle. Ale tą kupowaną od stewardess, czy mieliście przemyconą? Nie, no bez słowem. No jako stewardess, co chciałeś, żebym ja ten zmokroto, ale grubo było. No, ale wiecie co? Bieżąco. Ale było najlepsze ten, jak wracaliśmy, praktycznie te same osoby, no nie? Wiesz, my wchodzimy, ale już ja wiedziałem ten, żeby nie spokojnie, tylko wiedziałem minę tych ludzi. No stewardessy były bardzo zadowolone z waszego zachowania. No. Jakie dzisiaj macie obowiązki? Nosicie cyferki, a poza tym? Wyprowadzamy zawodników. I co, najpierw są blondynki, czy najpierw są brunetki? Kto nie wychodzi jako pierwszy z pierwszym zawodnikiem? Nie ma różnicy. Dzielimy się po prostu przed, ustalamy sobie to. Dobra, a potem rundy. Rundy są trzy, was jest czwórka. I po kolei, każda po kolei. Rozumiem. Czy rzucacie monetą, czy papier... Papier, kamień, nożyce. Tak? Jak prawdziwi youtuberzy. Tak. Papier, kamień, nożyce, jak prawdziwi youtuberzy. Pojechaliśmy do jakiegoś tam meczetu. Piękny meczet, wiesz, te cztery kolumny, bo im więcej kolumn, tym jest piękniejszy, większy meczet. I dobra. Dwie kolumny, to jest bardzo piękny media room. Siema. I słuchaj tego. I nagraliśmy taniec w tych strojach. I go musiałem usunąć. Dobra, idź, bo już widzę, że chcesz iść. Ty cię z drogiem nagrywasz? No, ale on dzisiaj parę wywiadów tylko udzieli, bo resztę w klatce. Czy on udziela wywiady, tak? Czy on przeprowadza? Znaczy on przeprowadza, tak. A ty dzisiaj jesteś sam, czy was jest dwóch z domu? Dzisiaj jesteśmy dwóch, operatorów zawsze we dwóch i Legal TV. Jak zwykle Michała nie ma. Nie ma, będziemy go szukać, łapać po imprezie. No. Nie wiem, no Michał taki ma, że przychodzi później, nie? Niż zawsze powinien. No zawsze, zawsze na czas. Ale spóźniony. No, czyli jak jest zawsze spóźniony, to wtedy jest na czas. Bo zawsze jest spóźniony. Czemu Adam Lewicki, mój ulubieniec, przy ciebie nie pracuje? No niestety tak się wydarzyło, taka kolej losu. No ja mogę rozbity pysk. Co? Dokładnie. Czemu jesteś taki wulgarny? No i co, myślisz, że będziesz z Sylwestrem prowadził dalej konferencję, czy...? Ty, no nie wiem, fajnie by było. Mi się dobrze prowadzić z Sylwkiem. Pewnie się dogadają, stary. Z Papi TV. Papi TV, już Papi poprowadził jedną. No to ty mówię. Wyrobiłby się z tobą. No, obskoczy wszystkie te organizacje. A jak nie Sylwester, to z kim chciałbyś prowadzić galę? Nie wiem właśnie, powiem ci szczerze. A z kim byś nie chciał? Z kim bym nie chciał? Też nie wiem. Może tak. A może szczerze? Byś chciał? Kurde, szczerze, to my byśmy chyba we dwóch to się nie dogadali na tym. Zbyt podobnie jesteście. No tak, tak mi się, bo tu musi być kontrast, no nie? A Rogo? Nie wiem. A może z Cichym byś chciał prowadzić? Nie. Dlaczego? Bo Cichy w prime jest. Czyli Adam Lewicki już go nie zobaczymy na deskach MMA.pl. Póki co nie, idzie nowe. Rozumiem. Tak? Idziesz też w dziewczyny? Nie. Znaczy, nie wiem, no zobaczymy. Ktoś tam nowy będzie, mamy już jakieś pomysły, ale... To może odzywać się ktoś może, jak ktoś nas ogląda. Jak najbardziej. Jeżeli jesteś, chciałbyś być, albo chciałabyś być dziennikarzem MMA.pl, przeprowadzać takie wywiady z Wołuniem na przykład o tu na ściankach, to zapraszamy. A w ogóle dzisiaj dziennikarzem MMA.pl będzie Arek Tańcula. Naprawdę? Tak. O kurde. Zrobi dla nas kilka wywiadów. Ty, ale lipa takiego dla was, że tylko tu możecie, no nie siedzieć. Nie, możemy na halę też możemy chodzić. Tak? No. Z tym normalnie? Normalnie. Tak? Z tym, to fajnie. Z Piotrek, a nie z tym. Tylko tam nie ma po co chodzić. Nie, bo, ale chodziło, jest... chodziło mi o kamerę. O kamerę mi chodziło. Bo ale... to wiesz, no bo ona jest no pokaźna. Ale my tam nie chodzimy, bo tam jest głośno. No tak. A jak myślisz, dałoby radę zrobić sobie taką jedną rękę, a drugą mieć normalną? Mówisz na pierdalo konia cały czas jedną ręką. Sorry. Nie no, ja rozumiem, ponieważ że... nie masz taką piękną żonę, to nie musisz chyba, co? No nie, nie muszę, ale rozumiem, że ty kujesz, to od razu masz takie pomysły, nie? Bo to wtedy człowiek jest taki bardziej jurny, dwa tygodnie, nie? Dwa tygodnie nawet konia nie waliłem, nie? Ale to jest chyba, jak się kuje, to chyba człowiek jest bardziej taki jurny, no tak, nie? Tak, właśnie, kurde, jak kujesz, no tak, to masz, masz dodatkowy testosteron, a jak jeszcze go nie uwalniasz, tylko kumulujesz go w sobie cały czas, to gdzie chyba zabije go, nie? Rozumiem, ale pierwsze co, to do hotelu i... Pierwsze co do hotelu, to walę dwa, trzy dryneczki, żeby się rozluźnić trochę, bo jestem trochę spięty, ale... Rozumiem. Pożycz mi na chwilę ten zegarek. Jak mi wyglądał kurwa ze złotym takim? Poczekajcie. Uaktualni tam od razu. Ciekawe, czy ci weź, bo ja mało rękę. A nie, no zapnij. Ja cię nie będę zapinął. Tak się dobrze...
Dzień dobry, tutaj Hubert Myśliwojewski, MMA, bądź na bieżąco. Dlaczego? Nie oglądam tak jak ty? Pana ten. Zobacz, co. Daj, daj. Zobacz, no i porównaj, stary. I kto w tej rodzinie ma lepiej? Widać, kto u kogo mieszka, nie? Wielki test zegarków w Pachaj Stopału, no fejm. Nie no, tutaj jest czas kurwa w Polsce, w Londynie i w Nowym Jorku. Zaminąłeś mu zegarek? Tak. Chodź, mieliśmy iść na płytę. Z takim zegarkiem to wszędzie wejdę, nie? Nie ogarnia ten Hubert niczego, nie? Jak on kurwa chce biznes zrobić, jak on nawet nie wie, czy zegarek ma, czy nie ma. W prawo. Halo Marcin! I meduzi, bo to mogłyby tam Halo! Co jest? Przecież ci oddam zaraz. A ja tak stoję i mówię, kurwa, poszedł. Hubert się spłakał o tego bubla z AliExpress, nie? Czy uważasz, że bicie teścia to patologia, czy nie? Nie, ja uważam, że nie. Nie. Sam miałem taką rozkminę po iluś tam latach na siłowni. Miałem taką rozkminę, żeby wejść, ale to jednak trzeba badania porobić, nie? Czy jak się ma testosteron, w jakiej proporcji w ciele. Jak się ma mało, no to można, czemu nie? Nie uważacie, że bicie teścia to patologia? Zależy, co na to teściowa. Nie masz teścia? Jeszcze nie masz pewnie, czy masz? A w ten sposób, okej, okay, mam. I bijesz? Czasem. Naprawdę? Nie, no żartuję. A ty? Ja mam od 3 lat i nie biję. Nie? Nie. Dlaczego nie? Bo chyba by mi najebał. No widzisz. Jeszcze nie mam teścia. No ale pewnie miałeś kiedyś, nie? Takiego chwilowego. Chwilowego tak, ale oficjalnego nie. No ale no takiego chwilowego biłeś kiedyś? Nie, nigdy. Czyli nigdy? Nawet nigdy. Tak krótko miałeś teścia, tego nie biłeś? To nie. Myślę, że to jest niewskazane. Ale wiesz, że jak teścia się nie bije, to wątroba mu gnije. Coś słyszałem o tym. U jednych coś jest patologią, u innych się okazuje, że nie. Ale jak z twoim postrzeganiem, to jest patologia czy nie? Ale mówimy o czym konkretnie, no wytłumacz. O biciu teścia. No to dla bezpieczeństwa powiem, że jest. Kiedy będziesz jeżdżał? No ja właśnie nie wiem jeszcze właśnie, bo tak już znam się z teściem moim, już mam go od 3 lat. Okej. Okay. Spisuje się chłopak, daje radę? Bardzo fajny facet, ale... Dlaczego najbardziej lubisz, powiedz mi? Za to, że mnie nie bije. Okej. Okay. Ma na ciebie cierpliwość. Panie teściu, bije pan zięcia? Co cię skłoniło do tego, żeby wytoczyć wojnę rodzinie Murańskiej? Ale nie wytoczyłem żadnej wojny. No jak nie? No, gdzie? No, ale no rozpętałeś piekło. Prawda. Ale właśnie to jest coś, co mnie zawsze zastanawia, no. Że no, a skąd wiesz, że twoi rozmówcy mówią prawdę? No bo się zweryfikowali w ogóle zanim tam poleciałem, no bo to jednak trzeba było zrobić research, porozmawiać, zweryfikować, no bo nie polecę do osoby, ale nie, która nie jest... No wiadomo, że mogę zweryfikować, że okay. On to on i tak dalej, ja rozumiem, ale jak zweryfikowałeś, że to co on mówi to jest prawdziwe? Ja nie mówię, że nie jest, tylko po prostu pytasz, no, z otwartą przybicą wczoraj powiedziałeś, że nie, Jacek, nie było tak. A kurwa, jednak no, to jest rodzina, oni chyba lepiej wiedzą jak było i ja nie mówię, że Jacek nie mitomani, ja rozumiem, ale co chodzi. Może cała rodzina ma smykałkę do koloryzowania historii, nie? Więc okay. Skąd możesz mieć pewność, że Jacek nie było tak? Ponieważ wszystkie zapiski ojca, które były podpisywane przez niego własnoręcznie, on prowadził taki dziennik. W tym dzienniku wszystkie zapiski były prowadzone przez niego własnoręcznie i potem ten dziennik też trafił do sądu. Jest weryfikowany tam, jeśli chodzi o... Przez grafologa? Tak, przez w ogóle taki jakiś instytut cały, który to weryfikuje. I on też tymi samymi podpisami podpisywał te wezwania do sądu i tak dalej. To wszystko jakby wiedziałem. No jest to legitne w 100% i jakby ręczę za to. Jak sprawa w sądzie też się zakończy, ta spadkowa, to też będzie po myśli Marka Murańskiego. Też wszyscy wtedy... No to już będzie taka totalna weryfikacja tego. Stary, mogę za chwilę, bo jestem spóźniony na próbę. Za każdym naprawdę. Razem musimy ale... się witać z Toma. Jak wchodzisz? Ale jestem spóźniony. Wiem, ale idziemy z tobą. O, macie coś dobrego do jedzenia. Tak. To jest po prostu już tradycja, że zawsze nagrywamy kanał, jak wchodzi spóźniony. Ale masz taką śmieszną bzdurę jakąś. No właśnie. Specjalna zmiana. Masz większe zakładanie niż ostatnio, jak się widzieliśmy. Ej, po prostu jest nieustawiona. Co masz tutaj? Poniosę ci. To są buty. Cwaniaki. Daj, poniosę. No przecież poniosę ci. Będą krzyczeć. Że co? Że ma ty późno. Widzimy się potem. Taki to jest kolega, że nie dał mi ponieść sobie butów. Jakbym chciał ci ponieść buty. To oczywiście, żeby ci dał. Pozwoliłbyś mi ponieść buty, nie? Nie mam ogóle, chcesz teraz? Jak to mówisz, to trochę się uśmiechasz i czyli masz z tego jakąś satysfakcję. Satysfakcję? Że nie jest to nie jest tak w 100% dziennikarsko, tylko no, nie powiesz mi, że to nie jest sprawa osobista od zaczepki tej fizycznej w kiblu, tak? Że gdyby nie to,
to... Inaczej. Na pewno to był taki mega duży impuls do tego, żeby jeszcze bardziej dążyć do tej prawdy. A i tak bym to zrobił. Nawet jakby mnie nie uderzył, tak jakbym dostał te informacje od jego brata, to i tak bym tam poleciał. Ale brat dowiedział się o tym, że cię uderzył. Tak, wyszło. Więc może żeby brat by się o tobie nie dowiedział, nie? To by się, może to po prostu takie domino, nie? Kto w końcu mieszkał kogo? Ty u Huberta, czy Hubert u ciebie? Bo to jest od kilku galnie rozwiązana A się sprawa. Strasznie na mnie o to. Wiem, bo on jest taki niewyluzowany, ale on jest taki sprowalny. Nie wiem w sumie kto u kogo. No częściej on u mnie, bo ja mieszkam tam cały czas, a on tylko przyjeżdża. Rozumiem, on jest gościem jak w hotelu. No jest gościem, ale mieszkanie no jest jego. Znaczy jego, no on wynajmuje. Kto płaci? On chyba, nie, on na współ z rodzicami. Aha, rozumiem. Chce za mnie, on za siebie. Denerwuje, irytuje, jak ktoś mówi o wartościach rodzinnych, Bóg, honor, ojczyzna, legia cudzoziemska, jakiś tam patriotyzm, a jest takim człowiekiem, po prostu nawet dla swoich bliskich. Ale nie boisz się ewentualnych konsekwencji, które możesz mieć ze strony rodziny Jacka? Murańskich? Ja nie mówię o fizycznych, tylko po prostu, no wiesz, no są jakieś drogi prawne i tak dalej, no jest to taka gruba sprawa, no nie wierzę, że nawet tutaj, no przecież możesz się spotkać i z Mateuszem, i z Jackiem i tak dalej, no nie boisz się? Czy teraz pytasz o jednak kwestię fizyczną, tak? Nie mówię, że ktoś ci uderzy, ale w sensie no, nawet samej wymiany zdań, nie? Nie, no wymiany zdań się nie boję, no bo to nie ja jestem ciemną stroną w tym jakby w tym całym świecie. No to ty oni. Tak uważasz, oni uważają, że jesteś. Przed państwem Adam Lewicki, mój ulubiony dziennikarz z MMA.pl, tylko już nie pracuję dla MMA.pl. Gdzie teraz pracujesz? Ja w Betkliku sobie działam powolutku, coś tam. Czyli dzisiaj? Ty jako pierwszy będziesz przeprowadzał wywiady. Właśnie nie jako, znaczy dzisiaj tak jako pierwszy, ale w Betkliku pierwsza przeprowadzała Kasia wywiady. No ale słyszałem, że zrezygnowała przez Alana. Nie znam dokładnych jakby przyczyn, ale wydaje mi się, że może się to dużo przełożyć, bo wiesz, pierwsze wejście i od razu taki viral to kurde, dużo było komentarzy i jak ktoś wchodzi do tego zwariowanego świata po raz pierwszy, to może się mocno zdziwić, jak go złapie taki... Czyli szkoda, że zrezygnowała, ale tak, nie dla bardzo ciebie. Tak, szkoda. No nie wiem, no, czy szkoda dla mnie, czy nie. To się okaże dzisiaj, nie? Uważam, że wskakiwanie tak głęboko w czyjąś rodzinę, gdzie tam są jakieś negatywne klimaty, no to wiesz, no... Ale ta rodzina jest cały czas publiczna. To jest rodzina, która cały czas mówi... Ale nie, ja rozumiem, tylko chodzi o to czy po prostu z perspektywy twojej, czy sobie się chce w tym babrać, bo to nie chodzi o to, że tam jest bagno. Ja rozumiem. Uważam, że w każdej rodzinie można znaleźć złe tematy, no nie? Na pewno. I że każda rodzina ma swoje jakieś tematy, i że po prostu zagłębianie się w cudze fakty, no trzeba mieć, kurwa... Nie wiem, co trzeba mieć. Trzeba mieć coś, czego ja nie mam, nie? Bo mi by się nie chciało, nie? To chcieć, to mi się chce, bo chcę cały czas pokazywać tę prawdę i weryfikować. Czyli to, jak ktoś mówi o tych swoich zarzuty, że chcesz się wybić na Murański, rozpromować antyfakty i tak dalej. To już zarzuty były na początku, że wybijam cię na Najmanie, jeśli chodzi o Wieluń, potem głośna sprawa Royal Division. No na Royal Division się wybiłeś, bo ja się wtedy o tobie dowiedziałem. Tak, no i widzisz, i wszyscy mówią, że się wybijam na Olejniku, na Royal Division, no i to teraz się wybijam na Murański. Cały czas się wybijam na kimś, nie? Tylko nie ma jednego punktu, na którym się wybijam, tylko są różne. No więc niech sobie tak ludzie twierdzą, no okej. Okay. Wiem, że freestylujesz, to teraz dla ciebie trzy słowa, tak? No nie, no żeby, dobra. Żeby mieć pewność, że to... Się tak? Dobrze? Dobrze, że to nie jest live, ale dobra. Da. No. Młynko o trzy półkowarka, tabernakulum, surykatka. Młynko o trzy półkowarka, dobra, dobra. Dobra, dobra, za mała na te słowa jest moja głowa, ja nawijam tak, bo... Pamiętam tylko tego wyrazu połowa. Szybko młynko coś tam warka, do sklepu idę, piję warka. Nie pamiętam, co było dalej, ale nawijam sobie stale. Dominik z MMA.pl mówi do niego młynko o trzy półko narka. No tak, tak. No. Ale tak ci powiedział, młynko o trzy półko narka? Czy nie? Nie powiem. Kanu, co to za nowa fryzura? Jeszcze włosy nie zrobione. Chcesz być przy układaniu włosów? Oczywiście, że chcę. Ty też możesz, ster, tobie też ułożę. Ale ja zauważyłam, że ty też masz zakola, jak Marcin. No, ty jesteś w gangu zakolaków. A wiesz, że gang zakolaków jest 1-0 w Freak Fightach? Ale jeszcze nie mam dużego doświadczenia. Jak to nie masz dużego doświadczenia? Widzę, że jest duże. Po prostu się maskujesz zamiast... Nie, ja podnoszę. Ja podnoszę kopułę do góry, zobacz. Dobra, czekajcie. Odłożę to, biorę pastę i idziemy robić włosy Marcinowi. Dobra, dawaj, dawaj, wchodzimy. Najpierw sobie ubrudził palca. Wazelina to jest? Pomagaj. Nie będę ci machał paluchu. Dobra, no. Teraz w odpowiedniej odległości robisz tak. Stary, nie. A weź ty też tak sobie. Nie mów, że będziesz lał. Ty z wyrolu wardęgowaty.
Dobra. Dlaczego tak mówisz na mojego męża? Sorry. Bartek Gasika przy ludziach? Nie wiem, o, no. Dobra. No i w sumie to kurwa, na tyle, nie? I już żeś to zrobił. I no, a teraz dużo lepiej wyglądasz, powiem ci, no. No co ty gadasz, ale za kole właśnie teraz wystaje bardziej. No, ale zadałem. Marcin, ty sikasz, czy tam stoisz i się wypatrzysz w ten tam? Dobra, sikam. W czym ja biorę udział? Dobra? No. I to już, nie? Elegancko, no, dziękuję. No. Proszę państwa, to był nowy... dział w Palkajstwa. Włosy z kibla. Wujo, tobie zrobimy fryzurę, tylko powiedz gdzie. Dobra. Słuchaj, no a może Jantorowi byś wąsa zakręcił? Oj no. A tu weź trochę tej pasty sobie. A nie, bo ty masz ręce mokre. Tu jest ta kamerza też. Ty gościu, fajnie. To kanu, następnym razem. Dobra, to był piękny odcinek, dziękuję, że mogłem w nim uczestniczyć. Tak, jeżeli wam się podoba nasz nowy kącik włosy z kibla, i to na każdej inwencie będziemy z kanem robić włosy w toalecie, ale lepiej wyglądasz, naprawdę. Lepiej, naprawdę, ale on to zrobił, ja myślałem, że to będzie trwało, a on to zrobił to w jest, moment. To jest właśnie trwała. To się nazywa naturalne piękno. Nie, to jest właśnie trwała. Yeah. To jest trwała. No. Nie, no, nie, to nie trwało długo. Trwało długo. Co jeżeli twój teść na przykład lęka się zastrzyków, to jak podkuwać go? Schodzisz do teścia i... W nocy znienacka, w dupala i tyle, jazda, nie na wiem, śpiocha. Nie wiem, jakie ty masz, nie wiem, jakie ty masz wspomnienia z tego 6-letniego związku, w nocy znienacka, w dupala. A na przykład, jeżeli mój teść, na przykład, boi się zastrzyków, to podkuwać go w nocy, nie? Tak, boi go teścia mała, bo teściową możesz, zależy kto jak lubi, nie? Ja bym wolał teściową, jak ktoś... Ale wiesz, jak się... Ale chcesz, to możesz teścia podkuwać. Ale jak się, wiesz, bije teścia, nie? No, no. To też łapa rośnie, nie? Wszystko wiesz, raz w tygodniu go tam, wiesz, solidnie, nie? Wszystko tylko trzeba bić równomiernie. No, trzeba nałożyć strój pielęgniarki albo lekarki, od razu wypnie sam Monia to od razu idzie w takie przetarte szlaki. Rzeczywiście, łatwiej zawsze się pielęgniarce, nie? No oczywiście, pielęgniarce. Właśnie dzwoni twój teść, mówi, Monika, co ty pierdolisz za głupoty? No na mój jestem temat. Właśnie na wizji. Bo ja słyszałem, no, że ty się bardzo boisz zastrzyków. Ej, tu jest tyle konfidentów w tym środowisku, tu wszyscy wszystko strzelają. Skąd? Co ci powiedział? Nie odpowiadasz pytaniem na pytanie. W tym ci kurde powiedział. Ale nie, no mówię teraz serio. No to strasznie, stary, się boję, tak się boję igieł panicznie, nie? Czy nie mógłbyś kuć dupy? Nie właśnie. Czy ja ci wyglądam na osobę, która wali teścia? No właśnie nie, ale kurde, stary, jakbyś no, chciał, to byś nie mógł, tak? Nie zrobiłbyś nie, za zastrzyku. Bez kitu, naprawdę. Ale dlaczego tak musisz zrobić jakieś badanie krwi i pobrać właśnie coś? Właśnie o to, znaczy no to właśnie ten, do tego piję, wiesz, bo ostatnio sobie robiłem właśnie tę morfologię, bo tam chciałem i kurde, żyły mi ten, przebiła pielęgniarka. To historia z tego samolotu, przy tym co ja zrobiłem jej tam, to jest pikuś. Stary, ja myślałem, że ja normalnie wybiegnę stamtąd, nie? Ona do mnie, daj pan drugą rękę. Mówię, jako drugą rękę? Nic pan nie daje. Ubrałem się i ten. I czy nie zrobiłaś tej morfologii? Nie. Czy prawdą jest, że... Jeżeli mówię ci coś prywatnie, żebyś o tym wiedział, to właśnie po to, żeś to wziął na odcinku, tak. Więc tak, leży sobie gościu niewidomy z gumową lalą na plaży. No i tak leży, przechodzą ludzie, zastanawiają się, Boże Święte, dlaczego ten człowiek leży z gumową lalą na plaży? Przechodzi ktoś obok niego, mówi, przepraszam, to są dzieci, pan tak z gumową lalą do ruchania leży. No trochę niemiło, on tak patrzy, rozgląda się, niewidzącymi oczami mówi, kurwa, to ja całą zimę ponton posuwałem? No i panie miały coś rozdawać i co rozdajecie? Uleteczki. Co to jest? Serdecznie zapraszamy. No to co? Jest piłka nożna. Będą brali ludzie udział w tej piłce nożnej. Oczywiście znani influencerzy. Więc pani też będzie brała udział? Może być ciekawie. Ja niestety nie. Ja nie. Piłka nożna to nie moje hobby, także. A jakie pani ma hobby? Ja ogólnie pracuję jako ringer i to jest moje zainteresowanie. Pracuję hobbystycznie. A w jakiej federacji pani pracuje jako ringer? Knockout Boxing Night, MMA Attack, GIA Challengers. Nie znam żadnej. Ty jesteś Mata? Kurwa, piąta osoba mi to mówi. Nie, przysięgam. Ostatnio szedłem na osiedlu, nie? I miałem plac zabaw, jakieś dwa dzieciaki do mnie. Ej, Mata, możemy z tą zdjęcie? Przez 5 minut mnie gonili i rzeczywiście chcieli ze mną fotkę. Ale czemu chcesz zrobić zdjęcie? Proszę? Czemu chcesz zrobić zdjęcie no, i pójść, nie? Ale to jest, rozumiem, że to za to zioło, co cię powinęli, to pracę społeczną masz teraz, tak? Stary, ale nie przy kamerze, dobra? Nie dobra, przy kamerze. Dobra, dzięki. Jak się bawi piesek? Graf. Jak? Graf. Graf. Graf, piękny. Co to jest za rasa w ogóle? To jest płochacz niemiecki. Płochacz niemiecki. On jest tylko na wybuchy, nie na narkotyki. Tylko na wybuchy.
I co ile trzeba go, wiadomo, że pewnie nie znajduje ich często w takich obiektach, nie? Więc co ile trzeba mu przypominać? Średnio raz w miesiącu taki intensywny trening, nie? Przed Państwem prezes Polskiego Związku Freakfightów, Arkadiusz Tańcula, który decyduje, kto z kim walczy. Dokładnie tak, zapraszam Was na naszą stronę internetową pzff.org. Już wkrótce zaczynamy, prawdziwie, normalnie, otwieramy Polski Związek Freakfightu, bo czegoś takiego jeszcze nie ma, to wszystko jest nieregulowane i my się tym, kurwa, zajmiemy. Ty tak właśnie chodzisz, pijesz sobie energole, no. Nie powinieneś siedzieć gdzieś tam w szatni, fokusować się, medytować. Ja mam easy job dzisiaj, mam po prostu w gratisie dostałem waleczkę. Nie, że on jest tak słaby, tylko ja po prostu jestem tak dobry, tak? Czyli nie musisz się gdzieś tam mentalnie przygotowywać, skupiać i tak dalej. Możesz sobie po prostu wejść... Mogę się dobrze bawić po prostu. Aha. I w oktagonie, i poza nim. Na nim mogę sobie próbować, mogę sobie go balać, mogę sobie bić w stójce, wiesz, mogę po prostu taki, jak to się mówi, królik doświadczalny mój dzisiaj, nie? Mogę wejść i go pierdolnąć, a mogę też się pobawić trochę, wiesz. Rozumiem. Stestować na walce różne. Czyli co, twój najłatwiejszy przeciwnik? Według ciebie? No zależy, jak na to spojrzeć, bo wiesz, bo na przykład ostatniego to jebnałem i od pierwszym ciosem i spadł, więc można powiedzieć, że to była najłatwiejsza walka, ale czy najłatwiejszy przeciwnik? No niekoniecznie, nie? W jakim jest wieku? W lutym 6 lat będzie miał. I jak długo taki pies może służyć? Dopóki mu węch pozwala. One raz w roku zdają egzamin. I jak egzamin wygląda? Egzamin to wygląda tak, że zazwyczaj trwa 2-3 dni, 6-7 zapachów materiałów wybuchowych różnych, w różnych pomieszczeniach. I to jest jakaś komisja specjalna od tego, niezależna? Tak, tak. I to jest jakoś nadzorowane przez polską policję, przez polskie państwo? I jak tak, to? Tak, 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 tak. I on jest normalnie na służbie? Tak, normalnie na służbie. I żeby należeć, to trzeba być co, zawodnikiem? Freakfighterem trzeba być, tak. Ale trzeba mieć stoczony chociaż jeden pojedynek? Trzeba mieć kontrakt jakiś, żeby już jesteś. Jak masz kontrakt, to jesteś freakfighterem, nie musisz się bić, ale jesteś freakfighterem. Jak szalony reporter. On doszedł tylko pod oktagon, ale się nie bił. On jest freakfighterem bez walki. Jest tak samo z reporterem, a nie jest z żadnym reporterem. I jest szalony i jest szalony. A to akurat się zgadza. Tak. Jesteś w stanie powiedzieć, ile ciosów dostałeś? Nie, ja nie jestem w stanie walki w ogóle powiedzieć. Wiem tylko, że szkoda, że tak szybko się skończyło. Bo według mnie trwała długo. Kurwa, ja bym mógł napierdalać całą noc dzisiaj. Ale powiem ci, że wydawało się, że nie będziesz miał tlenu już potem, ale jednak do końca trzeciej rundy trzymałeś się. Szkoda, że czwartej i piątej nie było. No to już byłoby więcej, bo teraz było 9 minut, nie? 3 razy po 3. Nie wiem, ile było minut, ja chciałbym dalej się napierdalać. I pamiętasz cokolwiek? Nie, ale bym się napierdalał dalej, bo wiem, że mi się zajebiście podobało. A jest coś, co podobnie pachnie i na przykład, że pies może się pomylić na przykład w takim obiekcie, że na przykład jest jakaś taka rzecz, która pachnie podobnie jak proch na przykład? Nie. Nie, nie, nie. Nie. To jest, każdy materiał ma swój specyficzny skład. Jest go idealnie w stanie rozróżnić. Tak, idealnie rozróżnić. Bo my tak czasami mamy, nie, że coś pachnie jak coś i coś. On się tam zainteresuje jakimś zapachem, coś mu przypomina, ale jeśli to nie jest zapach materiału wybuchowego, to on go nie oznaczy. Tak? I on wtedy szczeka. Nie szczeka, on akurat się kładzie i patrzy w to miejsce, gdzie jest. Nie może pies szczekać, nie może drapać, ma no tylko przyłożyć nos. Czyli, że nie może ostrzegać, że coś znalazł jakby. No nie tak. Może, bo są różne rodzaje zapalników, tak? Czy to będzie akustyczny, wstrząsowy, czy jakikolwiek inny. A w ogóle on w ogóle szczeka? Tak, on to jest bardzo szczekliwa rasa. Ja już mniej więcej wiem warszawski, nie? To wiem, o co chodzi. Ten trójmiejski, nadmorski, ale jeżeli chodzi o wiejski koks, to kurwa jeszcze nie miałem przyjemności, nie? Nie słyszałeś, mówiłeś o wiejskim koksie? Tak, i co, z czym wy tam to mierzacie, nie? Co mierzamy? No koks, z gnojówką pewnie, nie? A, tak, z gnojówką, prosto od krowy, nie? No, ale teraz naprawdę wyglądasz jak wiejski koks, jakbyś wracał z takiej imprezy, nie? Tym gorszym profilem ustawiony do kamery. Nie, to jakby było sztachetami, jakby się napierdalali, za remizją, nie? O, dokładnie, nie? Takie typowa impreza na wsi, na remizie, wiesz, wracać do domu cały obity i... Zadowolony ze zwycięstwa? Tak, tak, to fajnie, że wygrałem, także ja jestem zadowolony. Wiesz, myślałem, że wygram przed czasem, ale... Ale to jest efekt uderzenia, czy robiłeś wargi przed walką? Nathan mówi, że tam dorabia jako kosmetyk, to mi... Rozumiem, oszczekiwanie takie na darmo. Oszczekiwanie, tak. A na przykład jak ktoś walczył na pierwszym fejmie i od ilu już lat nie walczył, to też... O, to tym bardziej powinien być, bo tak, jemu to się w ogóle należy, że on to stworzył. To ci, co byli na początku, to są tacy, wiesz, pierwsi, oni powinni być pierwszymi związkowcami w ogóle. A jak myślisz, ilu jest więcej freakfighterów, którzy walczą, czy ci, co są podpisani, a nie walczą? Który jest więcej? O kurwa, to jest pytanie, no. Idziesz na rozmowę o pracę? Nie, dzisiaj usuwam Tańcula ze stanowiska prezesa Polskiego Związku Freakfighterów. Kurwa, jeszcze nie powstał, już się biją o stołki. Samozwańczego prezesa Polskiego Związku Freakfighterów. I będziesz go teraz wyzywał, tak?
Muszę go usunąć ze stanowiska. Rozumiem. Aha. No. W jakim wieku zaczął się uczyć? Graf zaczął się uczyć w wieku 8 miesięcy. Wtedy to już jest taki wiek dla psa? Nie, to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale ze względu na to, że on był cały czas ze mną, od szczeniaka był wychowywany i już miał 8 miesięcy, zaczynał się po prostu nudzić. A że nie był układany pod polowanie, no to już miał zacząć. Tak, bo jednak zakodowane ma to wszystko. Wprowadzane zapachy materiałów. I kiedy rozpoczął służbę? 8 miesięcy zaczął się uczyć, to po jakim czasie już mógł być? On rozpoczął służbę w wieku 16 miesięcy. Czyli jeszcze raz tyle żył, plus 8. No bo przyjmuje się tak, że minimalny wiek na rozpoczęcie szkolenia to jest 12 miesięcy, tak? Kiedy już piesek ma w pełni ukształtowaną psychikę, możemy go dokładnie sprawdzić, jego predyspozycję, czy się nadaje do pracy, czy nie. Później 6-miesięczne szkolenie. No super jest, naprawdę. No to co, życzymy Ci miłej pracy, Graf. Pracujesz na tych swoich przyrządach, bo tam żadne drzazgi w ręce nie mogą pochodzić, to jest dobrze jakoś zrobione, bo tak jak patrzę, czasami oglądam, to kurwa wygląda jakby tak robisz, to że to możesz mieć całe jakby w drzazgach, nie? Nie, wszystkie deseczki czy tam jakieś uchwyty są wyheblowane, także nie ma szans, żeby coś weszło. A do tej Twojej siłowni to przychodzą jakieś ludzie, mogą ćwiczyć, można sobie jakoś tam wykupić, jakiś karnet, coś? Nie, jak ktoś chce przyjść tam z pobliskiej wioski, no to spoko, nie jakiś znajomy. Ogólnie ale to wszystkie wsie okej, czy to macie zatarg tam z jakąś obok, bo tam wiesz, różnie bywa, nie? Że z tamtymi to nie. Kiedyś były zatargi, jeśli chodzi o wioski, a teraz już tak powoli to przechodzi. Wcześniej właśnie no, było się dużo wioski między sobą, ale teraz... A jak ta twoja wioska się nazywa? Oj, nie mogę zdradzić, bo wiesz, za dużo osób przyjeżdżało na siłownię, nie? Rozumiem, tak. Także... To jest inkognito jesteś. Inkognito, tak. Pomysł jest taki, żeby co? Żeby walczyć o dobrostan zawodników. Tak, słuchaj, jeżeli federacje dogadują się ze sobą i tam już robią jakieś, no to zawodnicy muszą się teraz dogadywać ze sobą i musimy stanąć w opozycji, tak jak to zrobił kiedyś Wałęsa, przeskakiwał przez płot, my będziemy przeskakiwać przez oktagon, kurwa, stary, rozumiesz? No tobie byłoby na pewno łatwiej przeskoczyć, reportera trzeba byłoby podsadzić. Co ci się nie podoba w jego zarządzaniu tym związkiem? Wiesz co, najbardziej nie podoba mi się jego punkt pierwszy z gwiazdką, czyli nikt nie może walczyć z Jackiem Murańskim, gwiazdka, ten punkt nie dotyczy Arka Tenculi. I ty zmienisz, że nikt nie może i nawet Tencula? Nie, usunę to całkiem, pozwolę ludowi zdecydować, jakie będzie prawo, ale nikt nie będzie ponad prawem. Rozumiem. I po to wchodzisz, żeby to po teraz zrobić, tak? Tak. I jak oceniasz zupkę, Mateuszu? Bardzo dobra. Ale? Tak, takiego gulaszu to jeszcze, że mnie jadł tutaj. Tak, dużo rzeczy w życiu jadłeś, dzisiaj. Ale czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Nie, gulaszyk bardzo dobra opcja. Chcesz łyżeczkę? Już jadłem, bardzo dobry, polecam. Naprawdę, nie, dziękuję. Nie będę je zjedzwał po tobie. Dlaczego? Zjesz łyżeczkę? A co, naplułeś? Nie. Ale widzisz, chciała się zgodzić, ale nie zrobię ci tego. Dlaczego? Później byś mnie czuł. Co? Grubo, nie? Grubo, Mateusz. A Mateusz, a ty nie powinieneś komentować? Powinienem, ale co, mam komentować stary disco polo jakieś? Proszę Państwa, oficjalny beef. White Widow kontra Mateusz Kaniowski. A, to gra White Widow. Ale teraz jest kurwa. No to grubo jest, nie? White Widow zostało nazwane disco polo przez Mateusza Kaniowskiego. Mamy oficjalny beef. Ale wiesz, że za darmo z Łodzią, to są chłopaki są ode mnie z miasta, albo ja jestem od nich, to jeszcze nie jest ustalone. Musimy w końcu ustalić, nie? Czy ja jestem z miasta od White Widow, czy White Widow jest z miasta ode mnie? Bo to tak ludzie mówią, ty, oni są od ciebie z miasta. Ty jesteś starszy, to chyba my od ciebie. No właśnie, bo ja byłem jestem... mały, miałem 10 lat, to twoich piosenek słuchałem. No i kurwa, właśnie to, a potem ludzie wyrastają po tych piosenkach. Ciekawe, kto będzie pierwszym podpisanym członkiem. Ja! No tak, bo ty będziesz prezesem, a zarazem fighterem. Musi być nas 7, żeby w ogóle założyć takie stowarzyszenie. No tak. Macie kolejnych chętnych? Kurwa, wszyscy, wiesz, ludzi do mnie napisało? Tak. Wszyscy są chętni. Wiesz, ludzi się czuje skrzywdzony. Wiesz, ludzi czuje się skrzywdzony. Bodycrest napisał. Bodycrest będzie u was w związku. No musi być, oczywiście. To jest, oczywiście, że tak. Kurwa. On bardzo chce walczyć. Tak? Z kim? To my mu załatwimy. Polski Związek będzie dbał o jego interesy, tak. A co jest w teczce? W teczce jest oświadczenie dla Tenculi. A można pokazać? Mogę pokazać. Proszę, przeczytaj. Ja, Arkadiusz Tencula, oświadczam, że po przegranej walce z Maksymilianem Wiewiórką ustępuję ze stanowiska samozwańczego prezesa Polskiego Związku Freak Fighterów. Ale Fighter się inaczej pisze. Dobra. Tak się pisze, jak ja napisałem. Rozumiem. A jak się niby pisze? No pokaż, no zobacz, pokaż Piotrek. Freak się pisze, no. Jak? Freak, no zobacz. No tak trochę tak... A jak ja napisałem? Freak. O. Freak powinno być, dobra, ale... Dobra tam. Tak jest, tak nie do końca, nie? No to jest tak, takie freakowe oświadczenie. Ale zobacz, patrz, jest kalkulator. Ty skąd masz taki neseser?
Pożyczyłem. Od kogo? Od taty. A. Ale bardzo ładny, bardzo ładny. W ogóle tak elegancko, nie? Dzięki, dzięki. Będziesz tak patrzeć jak jem? A nie ma kamery, zapomniał się gdzieś. Pokazałbyś nam technicznie, jak to wygląda. Co masz w tym plecaku? Czy to jest tajemnica? Kurczę, możemy pokazać chyba, tylko nie wiem... Czy... No bo chodzi, jak to wygląda z prądem? To jest troszeczkę ryzykowne, bo może się coś rozłączyć i wtedy... Ale no to z czego bierzesz prąd? To może jakiegoś dużego powerbanka? Tam są dwa powerbanki. I to jest co, nadajesz z tabletu, z laptopa? Nie, tam jest taki komputerek mały. Ej, musimy iść na loże, bo ja później będę zawijał. To sobie pogadasz wtedy z ludźmi. Dobra, ja go wam później oddam. Ale jest router, komputerek i dwa powerbanki. Na ile prądu ci starcza? Camlink na 6 godzin, 7. No to grubo. No grubo, powiem ci. Jeszcze możesz wymienić powerbanki i dalej lecieć, nie? Także jest kino. Ja chodzę tak przemęczony, że ostatnio badałem ciśnienie i miałem 100 na 49, takie niskie. Ja się nie znam. Nie ale jebać to, ciśniemy dalej z lewami. 25. To możesz mieć takie. Mogę mieć, ja mogę wszystko. No i jak ci się podoba tutaj na Fejmie, bo ty tak trochę bardziej z High League'a, nie? Tak, ale spoko jest. My tutaj zagraliśmy koncert, oczywiście za zgodą High League'a. Zagraliśmy sobie koncert i było spoko. Ja myślałem, że będzie tak, wiesz, jak zawsze jest na tych koncertach, że ludzie sobie wyjdą na przerwę. Jak są koncerty na tym Fejmie, to zazwyczaj ludzie wychodzą. A my sobie zagraliśmy tutaj. A jak się gra koncert w takim miejscu? Bo jednak, kurwa, na scenie z ludźmi, którzy przyszli na koncert, jest troszeczkę inna energia. A tutaj tak nie, dla mnie jest tak dziwnie, zawidno trochę wiesz jest. Wiesz co, no ja się nastawiłem tak po prostu, że przychodzę, robię swoje i wychodzę. Bo wiadomo, jak gramy swoje koncerty, to mamy swoich oddanych fanów. No tak. Którzy mają kontakt z nami, taki bezpośredni, że my coś mówimy, oni to powtarzają, oni robią coś, co my mówimy i tak, wiesz, jest taka synergia. Tutaj to ja się nastawiłem tak, że będzie tak, no przyjdziemy, zrobimy swoje, będzie okej, ale jednak, wiesz, robiliśmy to swoje, a ci ludzie tam, kurwa, coś klaskali, coś tam... To jest trochę inna publika, nie? No trochę inna, ale jednak część tej naszej była chyba tu, to czułem tak, nie? No tak. Także no było dobra. Spoko. Jakie federacje mogą należeć? Wszystkie? Wszystkie, freakfightowe, tylko nie tylko w Polsce. Ale te trzy, które są, czy jakieś nowo powstałe, też zawodnicy mogą się... Również, oczywiście, tak, już ta nowa Wild MMA coś tam już tutaj, już też pyta prezesa, czy prezes przyjdzie, zobaczy, sprawdzi, czy wszystko jest okej. Okay. Będziemy też jeździć na taki galej, patrzeć, czy tam wszystko się zgadza, czy wszystko jest bezpiecznie, czy na pewno jest zapewnione, wiesz, odpowiednia ilość ratowników medycznych. Czy jest woda dla zawodników. Dokładnie, kurwa, tak o wszystko będziemy dbać. I serio, ja sobie teraz trochę robię żarty, ale nie robię sobie żartów. Czyli coś takiego jak Royal Division teoretycznie już się nie będziemy wydarzyć. Oni by byli od razu tak, zbanowani przez Polski Związek Free Fightu. Od razu z automatu. Ale jaką moc prawną miałby taki związek? Jeszcze nie ma żadnej, ale spokojnie. Pracujemy nad tym, kurwa, Daj nam chwilę, kurwa. Dopiero powstaliśmy. Po prostu puszczasz im szalonego reportera i on rozpierdala galę. Na razie po prostu mówimy, że nie wolno tak robić i tyle. Dobra, proszę się rozejść. Marty Rent już za chwilę zapozna się z matą, a ja sprawdzę fejmowy baton. Za darmo, to już słony karmel jest słodki. Daj posłuchać. Blokuje staż młodemu tacie. Hańba, wstyd i bieda. Pozdrawiam. W tym kraju nic się nie da. Wink, wink. Wiadomo. Po co wziąłeś tą walkę? Jaka była twoja motywacja, żeby to wziąć? Hajs plus nowy kontrakt. Wiedziałem, że stary, mam 3 walki, Daro jest po prostu przeszkodą i tyle, jakby wiesz. Kiedy bierzesz tu, wiesz, każdą walkę, to nie musi być ona jakby ideologicznie rozkminiona i tak dalej. Słyszałem, że byłeś na wschodniej 56. W Łodzi. I co? Spotkałeś Mateusza? Jakaś brzydka brama tam była. Ale teraz generalnie ten blok jest odremontowany, nie? No nie, no ładny dom, ładny, tylko że brama jakaś taka. A co, Tigera szukałeś? Nie, no tam byliśmy, tak wiesz, przechodziliśmy, a kumpel mi mówi, tak. O ten mówi, ty, bo tu mieszka, Tiger Boza, a to jest pięknie wyznacie. Już się przeprowadził niestety, ale tam kiedyś mieszkał. Proszę Państwa, no nie wiedziałem, że Daro Lew jest fanem Tigera Bonzo. No, czemu nie, no jasne, miło by było poznać. Jak dużą rozrywkę dawało ci... Dawaj ci te wszystkie potyczki słowne. Naprawdę ja już obserwowałem. Delektowałem się nimi. Było niesamowite. I takie trochę okrutne czasami, bo no, on nie był w stanie w żaden sposób ci odpowiedzieć, nie? Ale naprawdę dostarczało to wiele kontentu. No i co, myślisz, że to już teraz będzie koniec? Już nie będziesz się wydawał w dniu pyskówki? Wydaje mi się, że Daro jeszcze mnie pozaczepia, ale ja już idę swoją drogą. A generalnie jak ci się w Łodzi podobało? Duże miasto, no.
W Katowicach mi się lepiej podoba, w moim mieście. Rozumiem. Bicie teścia to jest patologia, czy nie? Kurwa, to zależy, jak na to spojrzeć, nie? Jeśli na przykład znęcał się nad twoją partnerką przez lata, nie? To można mu wykurwić, nie? A nawet jest wskazany. A jak będziesz go bił regularnie, to urośniesz jeszcze przed tego. No. Bicie teścia to patologia? Nie. Nie mam teścia niestety, więc nie mogę się powiedzieć. Ja mam od 3 lat, jeszcze się nie biłem z nim, nie? To czas mu strzelić. No ale fajnie, ale równy gość jest, kurde, wiesz? A to jest twój teść? Nie. Ja tylko tak mówię, bo pewnie patrzy teraz na to mój teść. To jest Asterix. To jest Asterix. Twój kamerzysta przypomina mi Asterixa. Myślisz, to normalne? To normalne? Że przypomina Asterixa? Tak. Normalne. Super. Szedłeś jeść znowu? Co? Co ty tak kurwa z tym słowaniem do mnie? Jak? Szedłeś znowu jeść? No. Co będziemy jedli? Batony fejmu. Stary, podłączyłbyś mi telefon tylko? Dziękuję bardzo. A wpierdalała ci dziś psychę jedyna walka, której nie mogę przegrać? Nie, w ogóle, wiesz co, stary, dużo bardziej... To jest takie... Nie, szczerze, w ogóle tego nie rozkminiałem teraz, na ostatni tydzień. Szczerze, ludzie tego nie wiedzą, ale bardzo mocno mi wpierdalała psychę walka z Ferrarim, że ja tego nie mogę przegrać, że to jest cepia, że jakiś kurwa on wtedy robił, wiesz, uśmiali się z niego wszyscy. A jakby z Darem, tylko że ja też inaczej podszedłem do walki z Ferrarim, a inaczej doszedłem do walki z Darem. Z Darem naprawdę powiedziałem sobie, Filip, musisz przetrenować, żeby nie przegrać, a nie, kurwa, tu psychika ma najmniejsze znaczenie. Jeżeli ty przetrenujesz pełen obóz, to, kurwa, rozpierdolisz go. No i tak było. Chodźcie, nałożymy, co? Bo parę minut. Dobrze. To jest mukbang z tym, z Kaniowskim. I co? Jo, cię. Wszystko mu wyjedli, kurwa, nie? Idziemy na VIP szukać? Ja, my na VIP nie możemy wejść. Ale są batony fejmu. Wiesz, ty... Nie, stary, już to nie za dużo. Co jest lepsze, batony fejmu czy energetyki dzika? Złamałem energetyki pas. Dzika. Dziękuję. Co? Energetyki dzika. Nie słuchałem. Znałem pytanie, zapomniałem posłuchać odpowiedzi. Proszę Państwa, gala Fame MMA 16 nie dobiegła jeszcze końca, ale nam się już nie chce siedzieć. Zostały 2 walki, Murana i kogoś tam jeszcze, nie wiem. I nam się już nie chce siedzieć, bo w sumie to co nas to obchodzi, co się wydarzy. Przeczytamy sobie na wykopie, kto wygrał, nie? I proszę Państwa, wracamy do domu. Michał Cichy tam się człapie dziś za nami. I proszę Państwa, w tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie. I na koniec. Jak zwykle. Krótkie info o naszym Patronite. Na ten moment. Mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękujemy Wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali. I z tej okazji pokażemy Wam pięknie najebanego Michała Cichego. Dzień dobry. Jak się czujesz? Zajebiście. I wszystko w temacie, nie? Mam nadzieję, że ta gala Wam się podobała tak, jak mi się podobała. Bawiłem się, kurwa, świetnie. Oby częściej. Mogłoby być 3 razy w tygodniu fajnie.